myślisz? Wydaje się, że nie. To są następne części Assassina. Na każdą kropkę przypada jedna. I can't. Yes, you can, Altair. But you won't. Dobra, nie mogę nic zrobić, mogę po prostu się patrzeć na tę dosyć rozczarowującą sekwencję. A dobra, już mogę się ruszyć, ale... No. We've got it. Okej. Dodaj mi, o czym było tyle. Co znowu? Well, we've got the map. How many? At least half a dozen. We don't need them all. We should assume some amount of decay. I can't imagine they'll all still be functioning. At least two appear to reside on land masses that no longer exist. We'll dispatch teams to each site and determine viability. We only need one, after all. What about the rest? Collect them. Let's not leave anything to chance. Last thing we need is some damn survivor making trouble for us in the new world. And the assassin? We have what we need. Kill him. Wait. You know how these things work. I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprises waiting for us at the sites. This is a waste of time. You said it yourself. We shouldn't leave anything to chance. Very well. Ensure we have no further need of him, then kill him. Fine. Stop undermining my authority! I just saved your ass. Let's go. We've got a lot of work to do. Don't get too comfortable, Mr. Miles. We'll be back for you soon enough. What the hell is that? Pentagram? Okej. Okay. Mam jeszcze tańską wizję. Nie rozumiem tego. To jest krapowaty rysunek. Nie mogę biegać, jestem gorszy. To jest do góry nogami. Tu mamy oko Boga. Tak, żadnych rysunków tam, gdzie siedział doktorek. Nic dziwnego. Mamy coś, coś w rodzaju Triskeliona. Jest jakiś powód, dla którego to widzę? Znaczy, pewnie daje mi jakieś wskazówki, żebym coś zrobił. Nie tutaj. I dobra, nie mam pojęcia, co to jest. Czyli najwidoczniej siedzenie, zbyt długie siedzenie w animusie sprawia, że twój wzrok zaczyna szwankować. Nadal nie mogę tam wejść. Szkoda. A tak, oczywiście w naszej sypialni coś jest. Na tej byczej ścianie. Nie wiem, może jest w łazience taki wielki napis, umyj się w końcu. Nie ma. Dobra. Zobaczmy teraz, co ma nam do powiedzenia ta ściana. Wow. Mnóstwo rzeczy, które nie ma sensu. What does it mean, I wonder? I okej, oczywiście, to końcowe. Będzie następna część! Dzieci, nie odchodźcie od telewizorów! W porządku, to był... Zagrajmy w najlepszą grę świata pod tytułem Assassin's Creed. Gra, która... po premierze została okrzyknięta grą roku. Znaczy, dobra, może nie została tak od razu, ale na pewno została
bardzo, bardzo ciepło przejęta, to pamiętam. Gra, która miała być połączeniem skradanki z dosyć ciekawą fabułą. Znaczy skradanki, może nie skradanki, jednak miała być... Nie wiem, miała cechować się dobrą fabułą i dosyć interesującym gameplayem. Jednak to, co dostaliśmy w rezultacie, jest mocnym średniakiem. I to mocnym średniakiem. Co mogę rzec najpierw, co mi się bardzo nie podobało w tej grze? Przede wszystkim monotonność. Ta gra nigdy mi nie pasowała właśnie przez to. Czytałem dużo recenzji, które tak samo podzielały moje zdanie w tej kwestii. To sprawiło, że za pierwszym podejściem nigdy jej nie ukończyłem, gdyż widziałem ten cały schemat, który się układał. Także tutaj widzieliśmy, jak to zostało wszystko zorganizowane. Zostało zorganizowane bardzo, bardzo leniwie. Jakby twórcom się kompletnie nie chciało w pewnym momencie i po prostu mieli może jakiś początkowy pomysł, jak to ma wszystko działać. To oczywiście początkowy koncept całej gry, jak i fabuły wydaje się dosyć interesujący. W końcu jesteśmy asasynem w średniowiecznym świecie, czyli coś, czego jeszcze przedtem nie było. Nie wymyślamy nowego świata, tak jak to było w serii Thief. Zaś opieramy się na historycznych przesłankach na temat samych realiów świata oraz ówczesnych organizacji. Coś, co było dosyć interesujące, jednak interesującym nie było w finalnym produkcie. Czemu? Właśnie przez tą powtarzalność. Mamy zbierać jakieś dowody w jednym mieście. Najpierw musimy się wspiąć na jakieś wieże, potem wykonać kilka zadań pobocznych i jedziemy do następnego miasta, robimy to samo. Mało tego, wracamy do poprzednich miejsc i robimy znów to samo, z tym mało chwalebnym wyjątkiem czasówek, które, jak mi pisaliście, miały nieco urozmaicić te zadania, nie urozmaiciły zupełnie. Powtarzalność tej gry, powtarzalność samej konstrukcji rozgrywki jest sporym minusem i praktycznie przekreśla zainteresowanie każdego gracza, który szukał w tej grze czegoś wyjątkowego, co obiecywała niby fabuła. Zaś mówiąc o fabule, fabuła wydaje się, zawsze mi się wydawało, że byłaby o wiele, wiele ciekawsza, gdyby wycięto bullshit typu fragmenty Edenu oraz cały paralelizm, czyli rozmieszczenie akcji na dwóch płaszczyznach świata realnego oraz świata historycznego, czy wytworzonego przez tego cudownego animusa. Bullshit z pamięcią genetyczną nigdy tego nie kupowałem. Nigdy. Wydawał mi się jedną z tych pseudonaukowych gadek, którą pakujemy jako reżyserowie czy scenarzyści do filmów akcji czy filmów science fiction, żeby widz miał jako takie uczucie zaznajomienia z tematem czy zaufania jakimś wyższym autorytetom w coś, co mogłoby być w przyszłości prawdą. Takie właśnie elementy oznaczamy pseudonaukowym bełkotem. I wróciłem do swojego mieszkania, jeszcze nie zdążyłem baszować tej gry. Nalałem to gówno? Okej, czy najwidoczniej to końcówka gry i... Jak? Nie wiem czemu... Właściwie, co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze z plusów? Walka była nie najlepsza, jednak także nie najgorsza. Była dosyć średnia, nie wiem, system bloków oraz kontry działa dosyć dobrze, chociaż kontra moim zdaniem była zdecydowanie zbyt przesadzona, przez co walka także była nudna, co zresztą pokazywałem często po prostu stojąc otoczony masą przeciwników i nic sobie z tego nie robiąc. Właściwie jedynym plusem, tak jak mówiłem wcześniej, jest tylko i wyłącznie muzyka. Tylko i wyłącznie. To za co mogę zapamiętać tę grę, miała bardzo, bardzo dobrą muzykę, świetne połączenie ambientu z
wschodnimi, można powiedzieć, akcentami, które sprawiały, że muzyka jest na pewno godna zapamiętania i godna przesłuchania poza grą, co zdecydowanie każdemu polecam. Zaś, jeśli chodzi o samą grę, nie polecałbym jej nikomu. Chyba że ktoś naprawdę jest zdesperowany i chce tracić swój czas. Przede wszystkim nudna rozgrywka, bardzo nieciekawe rozmieszczenie fabuły, które jest przesycona zwrotami akcji, które nie są zupełnie zwrotami akcji, gdyż są dosyć oczywiste i każdy średnio inteligentny widz bardzo szybko zorientuje się w całej konstrukcji tych zwrotów akcji, kiedy one nastąpią, przez co kompletnie one tracą na elemencie zaskoczenia. Walka dosyć nudna, to co tak rozgrywkę już mówiłem, dosyć także nieciekawa. Naprawdę ta gra ma mało rzeczy, którymi może się bronić. Naprawdę dla muzyki można soundtracka można posłuchać poza grą. Zatem naprawdę nie wiem, komu mógłbym ją polecić. Ja osobiście nikomu bym jej nie polecił. Chyba że z ciekawości, żeby zobaczyć, jaka ta gra była. I nie rozumiem, nigdy nie będę rozumieć tego całego boomu, który wybuchł po ukazaniu się tej gry, który obejmował, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ponieważ siedzę na tego typu stronach, masę fanartów, głównie przedstawiających głównego bohatera. To, nie wiem, jeśli chodzi o głównego bohatera, tak, nadal nie kupuję tego białego ubiorku asasyna. Co można było zrobić, żeby ta gra była lepsza? Przede wszystkim zmienić konstrukcję rozgrywki, co jest oczywiście dosyć zrozumiałym powodem, dla którego trzeba byłoby to zrobić. I właśnie dziwię się twórcom, że tego nie wprowadzili, czy nawet nie chcieli wprowadzić. Także ograniczyć ilość tych miejsc, bądź dać nowe miejsca, wprowadzić ciekawsze miasta, w których ludzie nie tylko bezmyślnie chodzą, niosąc dzbanki na swoich głowach, a rozmawiają z sobą, komunikują się, kupują cokolwiek, nie tylko udawają, że stoją przy handlarzach. Także myślę, że usuwając ten cały wątek z odwiecznym konfliktem templariuszy i asasynów, myślę, że ta gra byłaby o wiele, wiele ciekawsza, gdybyśmy obserwowali poczynania średniowiecznego asasyna. I tyle, bez żadnego pierdu o fragmentach Edenu, które są po prostu dla mnie śmieszne. I z tego, co widziałem w następnych częściach, ten cały rozwój, kiedy to widzimy, cały rozwój organizacji asasynów na przestrzeni następnych wieków, jest ona jeszcze głupsza. Naprawdę, ta fabuła nie mądrzeje. Ta fabuła głupieje cały czas. Tak, gdybyśmy pozbyli się tego całego paralelizmu oraz elementów z fragmentami Edenu, myślę, że to by było lepsze. Naprawdę. Bądź co bądź, ta gra jest dla mnie i była, jest i będzie zawsze mocnym średniakiem, jeśli nie kompletnym głównym. W każdym razie, tu był Lavoscore. Obserwowaliście moje poczynania w świecie Assassin's Creed, gry, której naprawdę bardzo, bardzo nie lubię. Mam nadzieję, że jakoś podobało wam się moje ironiczne nastawienie do tej gry, bo innego niestety nie mogę wytworzyć, jeśli przychodzi co do takich tytułów. I cóż, widzimy się w następnej serii Zagrajmy Wy. Do zobaczenia.